Po zeszłorocznej przygodzie na grzbietach Tygrysów, przepędzonych po niesamowitych drogach kilku bałkańskich krajów, poczuliśmy podróżniczy niedosyt. Wskoczyliśmy więc ponownie na nasze maszyny i dokończyliśmy objazd fascynujących dzikich rewirów Albanii. Odwiedziliśmy także małe, lecz dumne Kosowo i Macedonię, zwaną Republiką Słońca, by w końcu dotrzeć do najbardziej zadziwiających, malowniczych i nieoczywistych zakątków kontynentalnej Grecji. Droga wycieczko? Zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! Niezwykłe Bałkany Prokopa. Sezon drugi. Z daleka wygląda jak statek widmo, ale zapewniam Was, że jest w 100% prawdziwy. Dmitros, bo tak nazywa się ten obiekt, to statek, który służył kiedyś do przemytu fajek z Libii do Grecji, a kiedy został skonfiskowany przez władzę, przez parę lat bujał się w okolicznym porcie, aż pewnego dnia podczas sztormu urwał się z uwięzi i przydryfował tutaj, tworząc niesamowicie malowniczą i nieoczekiwaną atrakcję. Oczywiście sama plaża też jest piękna, a jedzenie w okolicznej knajpie wspaniałe, absolutnie Wam polecam, ale to jest naprawdę sztos. Jeśli będziecie chcieli sobie zrobić wyjątkową instagramową fotkę, to lepszego miejsca nie znajdziecie. I nie tylko Stefan może mieć tu zdjęcie. Muszę Wam przekazać złą informację. To już ostatni etap naszej kolejnej bałkańskiej podróży. Dobra informacja jest natomiast taka, że w tym odcinku pokażemy Wam jedne z najpiękniejszych miejsc, jakie udało nam się odkryć na greckim Peloponezie. Droga numer 86, która przecina półwysep w poprzek, doprowadzi nas do miasteczka o niebywałej urodzie oraz niegdyś wielkim strategicznym znaczeniu. Miejsce to zostało wybudowane w VI wieku i w czasach panowania Cesarstwa Bizantyjskiego służyło jako jeden z elementów fortyfikacji obronnej zwanej Hexapolis. W późniejszych wiekach, kiedy przeszło pod władanie Republiki Weneckiej, stało się z kolei ważnym węzłem handlu morskiego, a dziś cieszy przede wszystkim zachwyconych turystów. Kiedy masz wrażenie, że już wszystko w życiu widziałeś, nagle pojawia się kolejny powód do zachwytu. Przepiękne, absolutnie zjawiskowe miasteczko. Monemvasia, czyli po grecku droga w jedną stronę albo jedyna droga, bo rzeczywiście można się do tego miejsca dostać tylko przez ten wąski cypelek, którym przyjechaliśmy naszymi motocyklami. A na jego końcu znajduje się coś, co zwą Gibraltarem Grecji, ze względu na kształt tej skały. Warowna, średniowieczna twierdza, która do dzisiaj przyciąga rzesze turystów i wcale im się nie dziwię, bo czegoś tak urokliwego naprawdę ze świecą szukać. Albo z działem. Takie nowe polskie przysłowie. Z działem szukać.
A skoro mowa o działach, to podzieliliśmy się z Bebkiem. Ja się szwendam po placyku, a on dostał szwungu po wypiciu kawy, dostał ognia w łydkach i ruszył tam na górę, żeby zobaczyć kościół Hagia Sofia. Mnie osobiście nie chce się tam wdrapywać, natomiast mam nadzieję, że wybaczycie mi to i zobaczycie to miejsce z lotu ptaka, którego za chwilę wzniesiemy w powietrze. Hagia Sofia to jeden z najstarszych kościołów bizantyjskich w Grecji, wzniesiony w XII wieku. Czas i liczne wojny odcisnęły na nim jednak swoje piętno, lecz dziś, dzięki pieniądzom prywatnych darczyńców, kościół jest sukcesywnie odbudowywany. Nie należy tylko mylić Hagii Sofii w Monemwazji ze słynnym kościołem Hagia Sofia w tureckim Istambule. Chcecie z tej strony czy z drugiej? Zrobię kilka. Grazie mille. Dobro. Ciao. Można oczywiście zanocować tutaj w Monemwasi, na Starym Mieście. Piękne hoteliki, przeurocze, ale potem jest taki minus tej sytuacji, że trzeba przez jakieś 2 kilometry ciągnąć za sobą po starożytnym bruku swoje ciężkie walizy. Dlatego lepiej zatrzymać się po drugiej stronie tego cypelka, którym się tu dojeżdża, tak jak my. Ha? I tutaj sobie spokojnie spacerować, jak wytrawny turysta. Leciutko! A kiedy wspomnienia z gry Call of Duty wejdą za bardzo, zaczyna to wyglądać właśnie tak. Jeśli jest coś bardziej uroczego niż to miejsce, to powiedzcie mi, bo może ja się nie zorientowałem. No chyba, że na tej liście na szczycie będzie pierwszy uśmiech dziecka, a na drugim miejscu mały kotek w knajpie liżący jogurt z palca, ale to ewidentnie jest miejsce trzecie. Brązowe miejsce. A jak śpiewał Ryszard Rynkowski, kobiety lubią brąz. Więc zapraszamy tu wszystkie panie. Na romantyczną randkę, jak znalazł. Nie mogę nic powiedzieć więcej, no, niż już powiedziałem. No, słów brakuje, no. Szczerze mówiąc, zagubiłem się trochę w labiryncie tego miasteczka, ale zagubić się w takim miejscu to jak odnaleźć się w tysiącu innych. Tu jestem! Piękne jak okręt. Pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, Monemwazja jest. Dzięki temu, co teraz zaśpiewałem, Robert Gawliński zarobił kolejne dziędziory w postaci tantiem. Także Robert, pozdrawiamy cię. Wiem, że też kochasz Grecję, więc nie będziesz miał za złe. Hej, hej! Mierzyli idealnie. W tamtych czasach, żeby potrzebna była taka wysoka przestrzeń, to chyba człowiek na koniu musiał wjeżdżać. Distributante no banglare. Si? Aquí no, no benzina. Diesel nicht nicht. Go another gas station, ok? Sorry. We go. We'll be right back.
Jak widać, miejscowi jeżdżą tutaj nieco bardziej ofensywnie, ale to nie pierwszy raz, kiedy na Bałkanach mija nas wściekły skuter z lokalesem na grzbiecie, w dodatku bez kasku. Widocznie ich łokcie zrobione są z tytanu, a czaszka z azbestu. My jednak staramy się być grzeczni i bezpieczni. Po kilku tysiącach kilometrów spędzonych w siodełku rzadziej pojawia się ochota na odkręcanie manetki i puszczanie galopem 150 rumaków. Za to częściej chce się po prostu dostojnie toczyć na luźnej gumie, podziwiając okoliczne krajobrazy. A jest co podziwiać. Pelopones to prawdziwa skarbnica nieoczywistych klejnotów. Wystarczy na chwilę zboczyć z głównej trasy, żeby znaleźć się w miejscu jak z pocztówki. A teraz dobry wujaszek Marcin zdradzi wam sekret, który przed chwilą przez przypadek odkrył. Otóż niedaleko wyjazdu z Monemvasi, skąd właśnie ruszyliśmy w dalszą drogę, znajduje się malusieńkie miejsce zwane Limani Garaka, które wygląda tak, jakby mógł tu mieszkać w świętym spokoju George Clooney, na przykład w tamtym domu. No ale nie mieszka. Ja też tu nie mieszkam, a bardzo chciałbym, natomiast na razie sprawdzę, jak karmią w jednej z malusieńkich, uroczych, nieturystycznych tawern. Różnej wielkości. Yes. Tak. Którą sobie życzysz? Ta jest w porządku. Duża rybka dla dużej rodziny. Okej, dziękuję. Co robi ta ośmiornica w tej gablotce? Kabinet? Zanim wrzucimy ośmiornice na grilla, wieszamy je w słońcu, aby oschły. Najpierw je suszymy, a później grillujemy. Czyli to nie tylko wystawa, tylko one zostaną zjedzone. Oczywiście. Jak długo muszą tam wisieć? Wsadziłem je tam dzisiaj, więc jutro będą w sam raz. Z zewnątrz stają się twarde, a w środku zostają soczyste. Mogą być lekko gumowate, gdy je jesz, ale są smaczne. Oj, biedna ośmiorniczka, odkąd widziałem film My Friend Octopus, gdzie okazało się, że one są bardzo mądre, czułe i super przyjazne, to już nie jem ośmiornicy. Moja wrażliwość została raz na zawsze naznaczona, więc tylko ją teraz czule pożegnam w jej ostatniej drodze na czyjś talerz. Goodbye, Octopus. To dla pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak wygląda mój dzisiejszy obiad. Wygląda cudownie. Zostanie suto skropiony sokiem z cytryny. Thank you. Obok spożywają swoją rybę obywatele Francji, którzy przypłynęli tu swoim jachtem. Pokażę im raz jeszcze na wszelki wypadek, jak się je nożem widelcem, gdyby przez dziesięciolecia ostatnie jakoś im to wyparowało z głowy. Proszę bardzo. See? Oui. Smacznego, kochani, w takim razie. Zjedzcie razem ze mną. Z takiego małego, prywatnego raju aż żal wyjeżdżać. Chciałoby się tutaj zostać na kilka dni, wyłączyć telefon i zapomnieć o tym, że gdzieś tam na zewnątrz istnieje jakiś inny świat z jego wszystkimi problemami. Nasza wycieczka, trwająca 2 tygodnie, to jednak za krótko, żeby na spokojnie podziwiać wszystkie mijane miejsca. Czasami byliśmy w nich po kilka godzin, czasami po kilkadziesiąt minut. Staraliśmy się jednak, żeby choć trochę przekazać wam ich pierwszy smak. A co dalej z tym zrobicie, to już zależy od was. To, do czego na pewno możemy was zachęcić, to porzucenie najbardziej oczywistych turystycznych szlaków i poszukanie zakątków niezadeptanych jeszcze całkowicie przez klientów biur podróży. Naprawdę warto zaryzykować, odrzucić w kąt wszelkie niewłaściwe uprzedzenia i ruszyć w drogę, gdziekolwiek was ona doprowadzi.
Czasami jeździmy z Bebkiem razem, czasami osobno. To jest ten moment, kiedy jesteśmy osobno. Ja się relaksuję, a on już się nie mógł doczekać i pojechał. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie pojechał, to sprawa staje się jasna, kiedy przeczytacie tablicę. Nieuchronnie zmierzamy w kierunku Aten, po raz ostatni ciesząc zmysły niewiarygodnymi widokami rozpościerającymi się wzdłuż nadbrzeżnej trasy. Po drodze zatrzymamy się jeszcze na moment w Starym Koryncie. W czasach starożytnej Grecji było to jedno z najbogatszych i najpotężniejszych miast kontynentu. Na szczycie miasta znajduje się ufortyfikowana cytadela, za murami której kryje się między innymi świątynia Apollina oraz świątynia Afrodyty, której kapłanki pełniły swoistą religijną posługę, ofiarując swe ciała pielgrzymom podróżującym do świątyni. To nie wszystko na temat słynnych Cór Koryntu, więcej opowiem wam, kiedy już dotrę na miejsce. Niedaleko Aten warto wybrać się na wycieczkę do starożytnego Koryntu. Upewnijcie się tylko, że macie wystarczająco dużo krzepy, bo jest tutaj troszeczkę wspinania. Jeśli ktoś na przykład ma świeżo wszczepioną endoprotezę, albo poprzedniego dnia za dużo zjadł, albo wypił, to nie jest najlepszy pomysł. I raz, i dwa, i raz, i dwa. Bebka nie ma, bo oczywiście ma endoprotezę. To miejsce położone jest w przepiękny sposób, bo można stąd omieść wzrokiem spory kawałek Peloponezu i Zatoki Koryńskiej. No i to specyficzne położenie sprawiało, że dawny Korynt był trochę jak woźny w szkole, broniący dostępu do wypastowanych korytarzy Peloponezu przed tymi, którzy chcieliby z kontynentalnej Grecji dostać się przez ten wąski przesmyk na Peloponeski Półwysep. To miejsce oczywiście ma swoją przeciekawą historię, ale i tak wszystkich na koniec dnia najbardziej interesuje odpowiedź na pytanie: no dobra, ale co z tymi córami Koryntu? Już wam opowiadam. Oczywiście oprócz świątobliwych kapłanek były też w tym miejscu panie, które trudniły się tą dziedziną zarobkowo, a miały na czym zarabiać, bo po pierwsze Korynt to przecięcie bardzo ważnego szlaku komunikacyjnego i handlowego, no więc karawany kupców jadące w tej z powrotem zatrzymywały się tu na chwilę oddechu, więc panie miały zarobek z tego tytułu, a po drugie w tym miejscu odbywały się też bardzo ważne dla starożytności igrzyska, a wszyscy wiemy, co się dzieje, kiedy do miasta zjeżdża się tłum kibiców do wolnej dyscypliny. No chyba, że tą dyscypliną oczywiście są szachy albo bóle, ale z drugiej strony, kto wie, może fanboje buli i szachów są najdziksi w tej dziedzinie, którą trudniły się panie z Koryntu. Przed nami ostatnia noc w byłej stolicy Grecji, mieście Naplio, które słynie między innymi z górującej nad dachami fortecy Palamidi. Wybaczcie nam jednak, ale nie mieliśmy już siły się tam wdrapać, bo 2 tygodnie intensywnej podróży dały nam trochę w kość. Może jednak wrócimy tu następnym razem, za rok.
tym miejscu, w byłej greckiej stolicy, kończy się nasza kolejna bałkańska podróż. Z jednej strony trochę żal, że to już wszystko, z drugiej strony wielka radość, że udało nam się zabrać Was w Grecji do takich miejsc, które nie są bardzo popularne, a przynajmniej rzadziej wybierane niż greckie wyspy. A szkoda, bo Grecja kontynentalna ma do zaoferowania, co zresztą sami widzieliście, niesamowite cuda. Trzeba tylko trochę czasami zjechać z wytyczonych turystycznych tras i poszukać na własną rękę, albo jechać naszymi śladami. Było naprawdę fantastycznie, motocykle, nasze cudowne tygrysy sprawdziły się w boju po raz kolejny. Cokolwiek im rzuciliśmy pod koła, czy były to górskie serpentyny, czy trudniej przejezdne szutry, czy były 4 stopnie, czy 34, nie mieliśmy żadnych nieprzyjemnych przygód. I to chyba też w podróżowaniu jest najważniejsze, żeby odkrywać, jednocześnie będąc bezpiecznym. Dlatego, mając o bezpieczeństwo, założę orzecha na głowę, pomacham wam po raz ostatni i odjadę siną dal. Gdziekolwiek to jest. A na koniec wielkie podziękowania dla naszej niezawodnej ekipy. Weroniki, która to wszystko zorganizowała, oraz Bartka i Kuby, którzy dowieźli i zmontowali te wszystkie przepiękne obrazki. Z takimi ludźmi to ja mogę jeździć. This is a shakedown.